Państwo, jakże miło mi Was powitać o tej pięknej, porannej porze. Nie wiem, czy można użyć takiego zwrotu, piękna poranna, ale nawet jeśli nie można, to ja ją właśnie użyłem. 9.9, a zatem Espresso. czyli rozmowy o sprzedaży dla sprzedaży wokół sprzedaży, a moim y, niezmiennie gościem jest. Teraz. Kamil Kozioł. Tak. Cieszę się, że musiałeś przemyśleć. Nie, ja chciałem z kim po prostu. Rozmawiasz. Chciałem jakiś taki żarcik zrobić, albo na przykład, coś powiesz wtedy, albo się zdziwisz, ale. Wiem, że Kamil Koziu, no przecież nie mogłem zapomnieć. Mm -hmm. Czyli. żarcik mówisz, tak? Tak, to miał być. A wiesz co, to się świetnie składa, bo w kursie, który oferuje, jest moduł <laughs> Właśnie, jest ponieważ obiecałem o komedii. Właśnie, Kamilowi, Danti że, że w końcu pozwolę mu opowiadać o swoim kursie, no to już wreszcie ten dwa zdania powiedział. Ale dobra, wracając jeszcze do rozmowy. Zastanawiamy się z kolegą tutaj nad tym, czy można jakoś usprawnić prezentacje handlowe. O jakiś taki element narracyjny, storytellingowy, który pozwoli po prostu ludziom zrozumieć, nie znudzić się, być bardziej uważnym, a w związku z tym ostatecznie kupić, bo bardziej świadomie przekonać się do jakiegoś rozwiązania. No i otóż jest mnóstwo różnych ciekawych elementów, o których kolega Kamil już mówił, ale Kamil też jesteś znany ze słynnego zdania, yy, i tutaj to jest jakaś parafraza. A to ciekawe. Tak, miałeś Sam go nawet na koszulce. Teraz. Nie śpię, bo robię slajdy. Uuu, faktycznie było tak. Było coś takiego bawno mm -hmm. dawno temu. Ym, tak, w nie powiedziałem tylko tak dla jaj, tylko wyłącznie, tylko po prostu chciałbym porozmawiać z tobą o prezentacjach, czyli slajdach właściwie dokładnie, mm -hmm. ponieważ jednakowoż one często są atrybutem jakimś narzędziem y, wspierającym y, sprzedaż czy przekaz. Tak. No to weź dwa zdania z, y, eksperckie na ten temat slajdów. Częściej niż rzadziej te slajdy, te slajdy są raczej atrybutem przeszkadzającym, a nie no, atrybutem usprawniającym. Czemu tak jest? Ja to w ogóle zacząć tę opowieść? W latach 50. -tych, w latach 50 -tych. zacznę. O. To Kiedy spieszyły się wizualizacje? W latach 50. -tych. Bo pojawiły się rzutniki. Pojawiły się rzutniki na folie. I tak, wtedy nie, to. Tak, tak jeden, jeden profesor z drugim. Chcieli sobie w swoje kanciarki. To się nazywa Coś tam. Jakoś tak, ten na tak, takie folie. Tak, 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 Ale faktycznie coś takiego był. Bo diapozytiva, Dia to jest. po hiszpańsku slajd, a więc bardzo podobnie będzie po łacinie ze slajdami i to możesz szło w tym kierunku, jest tak. możliwe, że diapozytor jakoś tak. No nieważne, rzutnik na folię, wszyscy wiedzą o co chodzi. Wątpię, no, żeby wszyscy wiedzieli, ale powiedzmy ci, co mają więcej niż 30 lat. Sobie by googlają, to sobie wygooglają, tak. A ciebie słucha taka młoda widownia? Przypadkowo, to są zwykle dzieci moich kolegów. Aha, rozumiem. Jak ich do szkoły, tak. tak? Samochodami. No to przykro mi, bardzo przepraszamy z tego miejsca dzieci, że muszą nas słuchać z rana. Tak czy inaczej, w tych latach 50 jeden profesor z drugim siedli sobie w kanciapie, tak jak my sobie teraz siedzimy i jeden do drugiego powiedział, ty, wiesz, że my teraz to możemy sobie wszystko na tych slajdach wydrukować, przynieść to na wykład, przeczytać i nikt kompletnie nie widzi, że jesteśmy nieprzygotowani. Róbmy tak. No i oni zaczęli tak robić. Dobra. I Ta idea była na tyle kusząca, że korporacje stwierdziły, wo, no to teraz to możemy właściwie wszystko wrzucić i wymagać na drugi dzień wszystkiego. Tylko nikt nie wziął pod uwagę trakcji związanej z, tą, z tym przekazywaniem treści, bo jest tu kilka przeszkód. No przede wszystkim wbrew śmiałym deklaracjom włodarzy wielkich korporacji, a także uczelni, to nie jest tak, że potrafimy jednocześnie słuchać i czytać innego przekazu. Wręcz jest dokładnie odwrotnie, że tak. nie potrafimy czytać jednocześnie innego przekazu. Jeden przekaz w jednym czasie. Tak. Chyba, że ten przekaz jest idealnie zsynchronizowany. Przykład. Jeżeli masz film z napisami i napisy są zsynchronizowane, wspaniale. Napisy się rozjeżdżają 15 sekund w nie idzie tego obejrzeć. Czego my oczywiście nigdy osobiście nie doświadczyliśmy, dlatego że musielibyśmy nielegalnie pobrać film z tarentów. Ale widzieliśmy kiedyś na komputerze kolegi, tak, tak, tak. że jak tak jest, po prostu nie da się tego obejrzeć. Wyobraź sobie teraz sytuację, że na każdą scenę, na każdy akapit, który mówisz, dostajesz obok całkowicie rozjechany przekaz tekstowy. Czytasz, czy słuchasz. No próbujesz czytać, to ci nie idzie, wracasz do słuchania, już nie wiesz o czym to było i tak sobie skaczesz, skaczesz tak. między jednym a drugim. Tak wygląda większość prezentacji. Większość ludzi mało tego uważa, że tak powinno być. I co jest dla mnie super informacją, czyli informacja polega na tym, że tego typu prezentacje są uznawane za takie merytoryczne, nie? Takie wiesz takie kaloryczne, tam jest mnóstwo przemyśleń, tam jest, jak to mówią, samo mięso, samo mięso. Małe czcionki jeszcze często, wykresy. Tak, tak, tak. Jak spojrzysz na ten slajd, no to musiał to projektować ktoś, kto cierpi na horror wakui, czy, czy lęk przed pustą przestrzenią. Te prezentacje są takie ich zdaniem merytorycznej. to jest piękne, kiedy ja się pytam, Odbiorców tych karkówek świata prezentacyjnego, cóż oni sądzą na temat tych treści, to wyobraź sobie, że też mije na własnej piersi wychowane. W ogóle nie podzielają tej opinii, nie? mówią, że to tundy, nie dało się tego słuchać. I czemu tak jest? Bo, żeby slajdy spełniały swoją rolę, to człowiek, który patrzy na nowy slajd, od razu ma wiedzieć, co ma analizować i jednocześnie ma mu to nie przeszkadzać słuchaniu. I te warunki trzeba spełnić. Rozwiązanie jest bardzo proste najczęściej spotykane rozwiązanie jest bardzo proste. Podziel slajd na kilka części, czyli w takim naprawdę najprostszym wydaniu, jak masz sześć punktów, to nie wprowadzaj ich naraz, raz, tylko no tak. wprowadzaj po kolei. To super, super proste. Mało tego, nie wprowadzaj tam całych zdań, tylko raczej słowa kluczowe, które są raczej kotwizami. No tak, można powiedzieć też zresztą takie słynne zdanie, chyba już nie wiem, czy słynne, że slajd, który tłumaczy sam siebie jest beznadziejnym slajdem, to znaczy potrzebny byłby jakiś o, o, ktoś, kto to omówi, no bo no, jak mam tylko przeczytać, mm -hmm. już będę wiedział, to po co prezenter, nie? Tak, chyba że... Są to slajdumenty. Czyli? To są takie slajdy do wysyłki. A, okay. czyli tak. Czym innym jest no slajd tak, tak, do prezentowania tak, tak. na żywo? Takie ładne słowo slajdument. Tak. Ach, to rzeczywiście połączenie slajd i dokumentu. Tak, to, to świetnie, ty kleisz. Kurczę, 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 jednak. Kurczę, jednak kurczę, kropki. To IQ, przed no, 70. chłopaka, jednak. Ale wiesz, że tyle lat nie się zajmuje tym, czym się zajmuje i w zasadzie jeszcze chyba nigdy nikt nie zwrócił się do mnie albo nawet nie poprosił mnie o jakieś slajdumenty. Mhm. Mm Pięknie. Widzisz, od dzisiaj będą cię prosić o slajdumenty. Dawaj, to masz rację. Oczywiście. A to nie moje pojęcie jest różnicą. Żeby, żeby nie znaczy, nie... jest tą, tą różnicą, mhm. ale wtedy on właściwie nie służy do tego, żeby być prezentowanym w trakcie mhm. prezentacji, tylko raczej chyba podsumowaniem względnie materiałem, yy, bo też jest pewien problem zawsze, że ludzie chcą materiały wcześniej i na przykład. Żaden problem. Materiały. Żaden problem. Wysyłam chętnie wszystkim wcześniej. No tak, tak, W ogóle się tym nie przejmujemy. No ale pod warunkiem, że to nie slajdument, tak? Czy to wszystko... Wysyłam im te slajdumenty wcześniej, jak są. Chcą... Tak, jak chcą i tyle, ile chcą. W ogóle się tym nie przejmujemy. Rozumiem. Nie przeszkadza ci w też w że... ogóle. Nie. Bo nie przeszkadza dlatego, ci Dlatego, bo? że na przykład nie ma tam wszystkich błędów. No dlatego, że dobrze. publiczność lepiej przygotowana merytorycznie to publiczność szybciej kumająca, a więc można z nimi robić ciekawsze rzeczy. A no zakładam... Tak, ale to pod warunkiem, właśnie, że slajdy, momenty, nawet to nie wszystko, co masz do powiedzenia. No, oby tak było. Zazwyczaj Kula tak powinno właśnie być. Właśnie wprowadza element magiczny w tej prezentacji, w który sposób... no tak. Ale w ogóle jakby prośba o wysłanie dokładnie tych samych slajdów, które potem będziesz wyświetlał, jest właściwie to skutkiem tego, jak złe są te prezentacje na co dzień. Bo skąd to się wzięło? No stąd, żeby przynajmniej w teorii ludzie, którzy cię będą słuchać, np., odbiorcy, klient, u którego startujesz w przetargu. Prosi cię, żebyś wysłał te slajdy wcześniej, z którymi Ty i tak przyjedziesz i potem to pokażesz, to dlaczego tak jest? No z prostej przyczyny. Bo oni się już nauczyli, że w wyjątkowo ważnych sytuacjach nie mogą dopuszczać do tego, do czego dopuszczają na co dzień na spotkaniach. Czyli okay. tutaj nie mogą mnie zrozumieć. Bo jak mają cotygodniowe spotkanie, na którym wszyscy tam pieprzą, piąte przez dziesiąte, to to nie ma znaczenia, bo i tak wszyscy jakoś tam żyją. Ale tutaj decyzja jest zbyt ważna, no to nie możemy dopuścić do tego, żeby nas nie zrozumieli. To też proszę, żebyś im wcześniej wysłał wszystkie materiały, które potem omówisz, żeby się nie gubili. I tu dochodzimy do jakby sedna patologii, czyli skoro w ogóle musimy stosować jakieś obejścia tego, żeby cokolwiek zrozumieć, to problem jest zupełnie gdzie idzie. No to, prawda. to prawda. Więc oni są nauczeni tego, że nie rozumieją, więc muszą robić inaczej. A też się mówi często, że najlepsze są takie slajdy, których nie ma, prawda? To znaczy, że ja gdzieś po mm -hmm. prostu jestem wystarczająco zrozumiany i rozumiał, żeby tak. po prostu skoncentrować się na mnie i Aha. to wystarczy. Nie jest tak, że to jest fajna prezentacja taka bezslajdowa? Nie zawsze chyba możliwa wcale, ale... A ty wolisz chodzić do kina czy podcastów słuchać? To zależy kiedy, no. A widzisz, to tak samo tutaj jest. Czy to zależy kiedy? Tak. No to zależy co kto mi chce pokazać. Nie zawsze mnie interesuje film, czasem wolę posłuchać. Mm -hmm. No to tak samo jest tutaj. jednocześnie i ten, i ten ośrodek przekazu, albo dwa na raz, mogą działać dobrze i źle, bo slajdy są tak naprawdę uzupełnieniem tego, co mówisz, czy nawet nie tyle uzupełnieniem. Bardzo często jest to istotny fragment całego przekazu, ale te slajdy muszą dokładnie w tym samym momencie odpowiadać temu, co mówisz. Okay. Nie odpowiadają? Są do dupy. Koniec. No dobra, i tym, że właśnie slajdy mogą być dupy, na dziś kończymy tą jakże fajną i uroczą dyskusję. A Czy nie chciałbyś jeszcze wspomnieć? Nie, nie chciałbym wspomnieć o już o niczym, bo nie ma to czasu. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. <grytanie> <grytanie>